No i tak, dzisiaj jakieś klikanko lożków tutaj na wojowniku. Może nam coś padnie. Na 3 lochy mamy fajne procenty, bo około 0,50%, więc spróbujemy sobie to dzisiaj ubić. Na pewno dobijemy level, no i zobaczymy generalnie, jak tutaj nam ze wszystkim pójdzie. Natomiast ważna zmiana, która weszła dzisiaj z samego rana praktycznie, odnośnie wypraw. Mamy tutaj, wdrożyliśmy poprawkę 20... 0, no tam HF 0,5. No i mamy wyprawy. Gwarantowane znalezienie grzybka, jeśli na wyprawy wydano 100 minut awanturniczości oraz zwiększona szansa na zdobycie grzybków jako łupu z wypraw. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, to wam może troszkę powiększę chwilowo. Jeżeli dobrze rozumiem, to teraz jeżeli wydamy 100 awki wyprawami, to mamy tego grzybka gwarantowanego, czyli on po prostu jest. Tak jak ma to miejsce za zwykłą awkę, za zwykłe misje, pierwsza misja zawsze nam daje grzybka codziennie. No i jeszcze możemy tutaj, mamy w zasadzie większą szansę na to, żeby jak mamy to pole wyboru, co chcemy za pokonanie w wyprawie przeciwnika dostać, będzie tam się częściej pojawiał grzybek. Jeżeli dobrze rozumiem, taka zmiana, no i spoko, bo jednak te grzybki to był dość duży minus i dużo graczy free to play niestety wybierało sobie, no, cały czas zwykłą mawkę, cały czas zwykłe misje, właśnie przez to, że tych grzybów aż tyle z wypraw nie leciało. No a teraz może w końcu będzie dobrze. Dobra, co do naszego wojownika, co tutaj się pozmieniało od ostatniego odcinka? Chyba niedużo. Właśnie, pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Dajcie lajka koniecznie pod tym filmem, zawsze zapominam. Suba też dajcie, z dzwonem najlepiej. I wbijajcie na Twitcha, bo tutaj NeutiTV nadaje bardzo często. Więc zapraszam serdecznie na Twitcha, na mój kanał na Twitchu. Okej, to mamy zrobione, bo na pewno wbijemy level, więc dobrze by było po prostu zrobić sobie to, co nam daje expa, żeby tego expa dostać więcej niż na wyższym levelu. Wiadomo, jak to działa. Czy ja mam coś dla was zapisanego tutaj? Nie, na tym wojowniku, ale z tego, co widzę, to nie. Co? 54 aura, jak widzicie, także nam jeszcze troszkę brakuje. Tutaj może w ogóle statystyki. 30 koła siły i mamy prawie 19 koła HP. Ja lecę teraz do 25 koła HP, no i dalej będę leciał tą siłę. Delikatna przewaga siły nad HP. Itemki poulepszane razy 18, natomiast już mogę ulepszyć razy 20 chyba wszystko i chyba nawet to zrobię na tym odcinku. Przyda nam się. Bardzo dużo kryształu mi się odłożyło. Ale z tego, co widzę, to chyba dam radę to zrobić. Nie, awki nie robię, bo ja tu gram pod golda, więc im wyższy level, tym więcej golda dostaję. Ale no, arena mi daje stricte expa, więc to dobrze zrobić przed klikaniem lochów. I zobaczcie, zostało mi jeszcze 379 tysięcy kryształu, a mamy wszystko razy 20. Kolejna postać z ulepszonym EQ razy 20. No way. Dobra, czyli to mamy z głowy, także no, delikatną tutaj przewagę siły nad HP sobie będę utrzymywał. Tu nic istotnego, tu się nic nie pozmieniało. Na szybko wam przelecę pupile, jak to wygląda, ale no oczywiście wiadomo, late game'owo już się robi dość mocno, można by powiedzieć. Lożki od ostatniego odcinka się nie zmieniły, kopalnia się buduje na 7-8. No i kopalnia, oczywiście klejnotów, i kopalnia złota na 6-1 się buduje w tym momencie, z tego co widzę. Dobra, gildyjka top 3 w dalszym ciągu. Tu mniejsza z tym, no i sala chwały. Sala chwały jest o tyle istotna, że mamy nowy najwyższy level na tym serwerze. Nie wiem, kiedy ziomek to zrobił, ale mamy tutaj zabójcę, który wbił 532 level i tym samym ma najwyższy level na serwerze. I to bardzo mocno. Zobaczcie, że on nas prześcignął o 10 leveli prawie. O prawie 10 leveli, w sensie... No nawet nie o prawie, o ponad 10 leveli. Na pewno lożki ma troszkę bardziej dopchnięte, ale mimo to ma łącznie 47,5, powiedzmy, 47,5 tysiąca statystyk, a my mamy 40, powiedzmy, 9 niecałe. Także no, jeżeli chodzi o różnicę statystyk, to nie ma jakiejś ogromnej, ale Veli ma bardzo dużą przewagę. Bardzo ładne stopowanie lochów, nie wiem, kiedy on to zrobił, może na tym evencie 1 maja. Bo wtedy w sumie były dobre eventy jednodniowe, żeby właśnie skończyć stopowanie lochów. Także tutaj nowy najwyższy level na W55, gratuluję, bo ziomeczek bardzo ładnie pocisnął. Dobra, no i tyle, gildie tak wyglądają, pupilki niezbyt istotne, podziemia niezbyt istotne. Mówię, no na tym levelu, na tym etapie serwera się tutaj niewiele zmienia. I co? Chyba możemy przechodzić do lochów. Jeżeli macie jakieś pytania co do tego wojownika, czy co do tego serwera, to pytajcie oczywiście w komentarzu, bo ja tak troszeczkę na szybko tu poleciałem, ale lecimy. I na co my mamy najwyższe procenty? W tym momencie najwyższe procenty mamy na Cerbera 0,50, Władca Dziewiątek też mamy 0,44, okej. I teraz tak, Cerber to jest ten i to jest ogień. My tutaj mamy niestety ogień.
Jakbyśmy sobie runkę zmienili, tu jest zimno 59, błyskawice 59. Aha, my mamy wszystko z ogniem dosłownie. My mamy wszystko z ogniem, czajcie to? Tu mamy ogień, tu mamy ogień i tu mamy ogień. Nie, no nie mogę. Co to jest w ogóle? I nawet nie mam na co zmienić. Jedyne co, to mam jakieś tam zimno 59%. Zbrojownia, no ale nie dostanę maksymalnej runki, bo nie ma teraz eventu epickiego. Zimno mam 59 i błyskawice 59. A i tu mam jeszcze. Kurde, a powiem wam, dobra, zrobimy tak. Temu zmienimy na chwilę. Chociaż nie, czy jest sens to robić? Dobra, nieważne, mamy na niego 0,50%, może padnie bez zmiany. Na pewno wyższe procenty by były, jakbyśmy zmienili te runki, no bo konfiguracja pod niego jest tragiczna, nie oszukujmy się. Ale zobaczcie, co chwilę bliska próba, no jest tutaj naprawdę duża szansa, że on nam w miarę fajnie i szybko padnie. Jesteś sławny u najlepszego shotera na arenie międzynarodowej? Gandalf, o kim mówisz? Bo nie wiem. Pamiętaj, Mopfen, że zwykłe itemy ci dają tylko połowę maksymalnej runy. Więc jeżeli ja teraz bym szukał zwykłych broni, to one mi będą dać tylko 30%. A itemki legendarne bądź epickie dają po 60%, nie? Więc no, w taki zwykły dzień jak dzisiaj mija się to z celem. NJN? A to wiem, wiem. W sensie, no tam Suchar mówił na podsumowaniu kwietnia o mnie. To wiem, wiem. Słyszałem to, widziałem. Miło, fajnie. Dobrze, no dawaj. Co ja oplułem? Gdzie są te wyprawy? TV Duch, wpisz sobie wykrzyknik... O, i mamy to, zobaczcie. Wpisz sobie wykrzyknik wyprawy na czacie i będziesz miał film na ten temat. Tu mamy jakieś buciki dla Mariuszka, zobaczmy. Plus 23, tylko bym musiał runkę zamienić. To nie, nie chcę. Nie daje mi to aż tyle, żeby był sens zamieniać. I dobra, od razu obejrzymy. Fajnie, przynajmniej coś nam padło. Tu Barbar troszeczkę zrobił, Maguś w sumie też. Tu mamy niecałe 6 miliardów. Okej, okay. Kunekunda bardzo dużo zrobiła. I na szybko sobie obejrzymy, jak nam wojownik sobie tutaj poradził. Ja lubię oglądać walki woja, no bo wojownik, nie oszukujmy się, no w obecnej mecie jest klocem i jest taki no niezbyt dobry. Aczkolwiek mimo wszystko, no jak zrobi tego bloka i zrobi taki mocny odwet jakimś fajnym krytem, to jest to fajna sprawa. Dobra, teraz tak, tu mamy maga raczej nie do ruszenia. Władca dziewiątek, na niego też mieliśmy około tam 0,45, 0,50, coś takiego. Także może jeszcze jego by nam się udało kliknąć. Spróbujmy, no levela kolejnego już tu na pewno nie wbijemy, to w ogóle bez dwóch zdań. Ale może jeszcze by siadło coś. Awka to jest awanturniczość po prostu, kozakowaty, bo tu troszkę nadrabiam czat, bo jak zaczynałem odcinek, to nie czytałem go. Awka to jest po prostu skrót od awanturniczości, czyli tego, co masz w karczmie na dole. Robiłem kiedyś taki odcinek, skróty, których możesz nie znać jako nowy gracz Shakesa czy coś, i tam właśnie między innymi była awka. Tam między innymi sobie właśnie omawiałem tego typu rzeczy. Jak wpiszesz skróty Shakes and Fidget, to chyba ci powinno wyskoczyć. Wyskoczyć ci powinien mój odcinek. No proszę, no tam mieliśmy co chwilę bliskie próby. No tutaj to już tak dobrze nie wygląda. Nie oszukujmy się. No tu musi na pewno Kunegunda dużo zdziałać. My w ogóle pamiętajmy, że jesteśmy wojownikiem, nie? Także no wojownikiem te lochy idą tragicznie. To jest naprawdę... No słabe, słabe. O, ale siedzi. Okej, okay, mamy to. Pięknie. Władca dziewiątek nam padł, znowu mamy coś dla Mariuszka. Ojejku. No i to oczywiście sobie wymieniamy. Zobaczcie, ile nam to daje. Piękna sprawa. Tu odzyskujemy klejnocik, tutaj dajemy razy dwa. Cyk. I oglądamy tą... Chociaż nie, ja jeszcze zrobię w międzyczasie skanik, żeby sprawdzić kolejne procenty. I zaraz sobie obejrzymy tą waleczkę, jak nam to poszło. W55. I co my tu mamy? Ipierre 062. Okej. Okej. Spróbujemy tam poklikać co nieco. Tutaj tak, Barbar za wiele nie zrobił. Maguś coś tam zrobił i co? No i Kunegunda. Kunegunda zbija połowę tego, co zostało. Czy już dołączyłem do XZ? Nie. Ale w ogóle strasznie, strasznie dużo osób ogląda te shoty u NJN-a, nie? W sensie, no wiadomo, no to wszystko to jest community Twitcha i tak dalej. Więc nawet się nie dziwię, że jest to w jakiś tam sposób połączone ze sobą. Ale bardzo dużo osób ogląda te shoty u NJN-a i coś tam kojarzy. Dzisiaj jeden ziomeczek w ogóle wbił na streama i powiedział, że mnie widział u Suchara.
i że nawet nie wiedział, że ktoś streamuje Shakesa, dlatego tu wbił, bo sam gra. Także spoko, no fajnie, fajnie, no miło. Oczywiście, no powtarzam, jest to zasługa dropów, moje 10 miejsce na Twitchu w kwietniu. Zasługa dropów i tego, że bardzo dużo streamowałem, bo miałem więcej czasu, o wiele niż na przykład teraz w maju będę miał. Ale mimo wszystko jest to bardzo miłe, jest to jakieś tam osiągnięcie, nawet jeżeli to głównie dzięki dropom. Tak, u Pachołku witamy tylko razy dwa i właśnie dobrze, że mi przypomniałeś, bo wiesz co? Ja zapomniałem sprawdzić dokładnie, czy ja mam wszystkie itemy ulepszone. I w ogóle czy mam wszystkie runki dobrze. I zaczarowane przede wszystkim. Te czary to chyba najwięcej mi dadzą. Bo te ulepszenia razy dwa, no to jest taka pierdółka. Nie, dobra, widzę, że mam wszystko zaczarowane. Ulepszonego nie miałem, tylko tego trinketu u Barbara. No to dobra, to na szczęście za wiele by to i tak nie zmieniło. Dobrze, wracamy do karuzeli i lecimy z tym IPR-re. Lecimy z IPR-re i zobaczmy. Rajdy do XI będziesz sławny? Ale ja rajduję różne osoby. Ja rajduję, wiesz, no kto tam, jak kończę streama, kto ma akurat streama, to ja rajduję wiele osób. Kiedyś rajdowałem tylko Shakesa, ale teraz jak kończę streama o północy, to zazwyczaj Shakesa już nikt praktycznie nie streamuje, więc staram się do różnych osób dawać. Taki był plan, żeby ci przypomnieć, wcale nie było to przypadkowe. Nie, no dobrze, że napisałeś, bo właśnie dzięki temu mi przypomniałeś, nie? Także jest to duży, duży plus. Ile procent na IPR? 0,60 pokazuje. 0,60, no zobaczmy, no może by padła, jak nie to następnym razem. Tu już tą karuzelę w sumie tak w okolicach 520 levela. O, dobra, siedzi. Siedzi, siedzi, to od razu do rozmontowanka idzie, pięknie, obejrzyjmy sobie tą waleczkę. To możemy obejrzeć całe, bo to będzie szybka walka. A tu raczej Kunegunda musiała nam po... A nie, zobaczcie! Jeden blok, drugi blok, trzeci blok i dwa kryty. No i to jest właśnie to. To jest właśnie to. Pięknie. Mówię, na około 520 levelu już zazwyczaj zamykałem tą karuzelę. No ale z racji tego, że jesteśmy wojownikiem, no to sami wiecie, jak to wygląda. No i na mancie mamy 0,28. No cóż, myślałem, że się może trochę rozpędzimy, myślałem, że może coś tu więcej poklikamy. Powiedzmy, że 100 grzybków sportowych na mandzia jeszcze. 100 sportowych grzybków na mandzia. Uda się, to się uda, nie uda, to się nie uda. Jak zobaczyć procenty na lochy? Fusiek, wykrzyknik kalkulator na czacie i masz mój filmik na ten temat. No ale 0,30 to już jest bardzo malutko, to tu musiała być bardzo szczęśliwa próba. A. No, na przykład taka, okej. Dzięki. dzięki, fajnie. Tu też możemy obejrzeć razy 3. No, Barbar za wiele nie zrobił, Maguś jeden kryt fajny. I co, i tutaj Kunegunda? Tak, tutaj prawie Kunegunda poskładamy, tylko jeden kryt, dobra. Teraz mamy niestety Boruciaka, jakbyśmy jeszcze tego Boruciaka pokonali, to potem jeszcze, no, coś tam wysiadło, nie? Ale Boruciak to jest woj, raczej nie widzę tego. No, na Boruciaka mamy 0,10. No to już, na ten moment nie. Ale widzę, że jeszcze wąż Midgardu nam się pokazał. Tylko na węża Midgardu to my... Okej, to są błyskawice, my mamy wszędzie ogień. To konfiguracja jest spoko. No to dobrze, to powiedzmy na niego ze 100 grzybków. Tak, sportowo. Sportowe 100 grzybków, może 150. To też nie są wysokie procenty, bo mówię, 0,40 niecałe, ale... Może będzie jak z Mandziem. We will see. Karuzela z idolami jest o tyle dobra, że jeszcze oczywiście procenty do klaserka nam wpadają, nie? Naklejki i tak dalej. Także fajnie jest to ubijać sobie, ale no... Jak nie siądzie, to nie siądzie. Dobra, powiedzmy, że jeszcze 50 prób na niego. Tam bliska próba. Dawaj. No tu jeszcze mamy sporo takich fajnych lochów, które właśnie na tym etapie będzie łatwo kliknąć, ale no to chyba po urodzinowym legendarnym lochu. Jak się tu przebiorę, jeszcze te staty mi wpadną. Dobra, jeszcze 50. Jak się tu przebiorę, te staty mi wpadną, to wtedy raczej siądzie, nie? Raczej siądzie więcej lożków i będzie fajniejszy progresik z tego wojownika, ale i tak w zasadzie zrobiłem dzisiaj więcej niż myślałem, więc nie ma tragedii. Fajnie, że nam takie niskie procenty szybko popadały.
To na szczęście jakiś progres zrobiłem. Dobra. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niestety nie siadło, ale nie ma tragedii. Ile dzisiaj lochów? Raz, dwa, cztery lożki. Jak na woja, jak na taki level, no to ja w sumie jestem zadowolony. Sianko Jakub, witam serdecznie. Czyli wbiliśmy 5-2-2, prawie 5-2-3. No w dalszym ciągu tutaj tracimy do Skyrocka. No to ten ziomek to w ogóle, nie wiem. On jest w gildii Eskapaty. Ja nie wiem, czy on nie jest Polakiem, ale chyba nie. Bo Eskapaty to jest głównie polska gildia. Chociaż nie, tu widzę, że sporo jest też Niemców u nich. Ale no, ziomek stopowanko zrobił niemalże idealne. No i też trzeba pamiętać, że ja ostatnimi czasy zdarza mi się zmisać awkę, nie? Zdarza mi się zmisać awkę w jakiś dzień eventowy, w to, w tamto, więc no też na tym na pewno troszkę straciłem. Kalendarz ostatnio zmisowałem i muszę lecieć od nowa, to też taka ciekawostka. Ale mimo to, no ziomek bardzo ładne stopowanie zrobił. Co by tutaj nie mówić. W ogóle powiem wam tak, tak się wydaje, że jeden dzień awki, dwa dni awki się zmisuje, to jest nic w skali tam miesiąca czy tam paru miesięcy. Ale jednak widać, że jak ktoś tą awkę sumiennie klika, a mi się tutaj zdarzy zmisować coś, no to się powolutku tym levelem zbliża, nie? Także no, to jest też tak powiedzmy w formie testu, że no jednak warto jest grać daily, zwłaszcza jak się ma tylko jedno, dwa konta. Bo jak ja mam tyle, no to nieraz po prostu nie dam rady ogarnąć, ale no jak ktoś ma jeden, dwa konta, powiedzmy taki normalny gracz, to jak najbardziej warto grać daily, bo jednak to, że się gra sumiennie, daje swoje wyniki i rezultaty.